Hej, cześć! Hej, cześć wszystkim, z tej strony Kozaczek, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj jest odcinek Sleepy Mobile, tak jak zapowiadałem. W końcu w dłuższej przerwie. Nie mamy dużo nowości, więc może zaczniemy bez zbędnego przedłużania. Przede wszystkim mieliśmy... Była ten event, turniej potem nowy. Nagrodą w tym turnieju był NNSTERI z Sevilli. Ja zakończyłem na randze Silver 1. Także... Niby słabo, ale grałem przez te 3 dni. Ale generalnie mam teraz te questy jakieś, więc odbierzmy sobie te quest nasze. Dobra, zobaczmy co tu mam. Dobra, zobaczmy, nie będę was teraz na co wszystkim zanudzał. Bo... Dobra, wiecie co, questy to sobie... Te punkty co teraz sobie podbieram po odcinku te questy. Po odcinku sobie to wszystko podbieram. Dobra, w każdym momencie teraz, jak widzicie, to nie jest mój główny skład, to jest mój skład do wyzwań. Jak widzicie, no to jest mój skład do wyzwań aktualnie, w tym gram. Oczywiście mój podstawowy skład jest to, co jest mój podstawowy skład. Natomiast, dlaczego gram teraz wyzwania tym składem? Otóż wam pokażę. Jest wyzwana nowa ikona. Tym razem jest to Hulit. Wcześniej mieliśmy Davida Beckhama. Teraz jest to Ruth Hulit. I co ciekawe, tutaj trzeba mieć trzech zawodników tych Dutch Players. Muszę mieć drugiego zawodnika Dutch Players, żeby zagrać nimi. No, generalnie tutaj są zawodnicy i na końcu jest Frank Rijkaard do zrobienia. Malen. I żeby grać tymi zawodnikami, żeby grać, trzeba mieć zawodników do takich o Dutch Hulit Players. I mogę dzisiaj na odcinku zagrać mecz z Irlandią, ale nie wiem czy tego mecz. Mamy także nowy event Lunar Navier. No mówię, myślę, że Lunara za bardzo nie trzeba przedstawiać widzom, bo Lunar to jest event taki dosyć stary event, to jest Lunar jednak, nie? O, właśnie, na końcu mamy tutaj kartę Wayne'a Rooney'a. Z tego co wiem, chyba nie jestem chyba do zrobienia free to play, ale mogę się mylić, ponieważ Rooney jest... Tego Rooney'a trzeba 10 razy skończyć tą ścieżkę, żeby dawać Rooney'a. Powiem tak, ta karta wygląda spoko. Ale ten pace, no... Niestety pace, nie? To jest problem. Największy problem tego zawodnika to jest pace. Oczywiście Rooney zakończył karierę ostatnio, więc... No ja tego piłkarza bardzo lubię w rzeczywistości. Jeszcze pamiętam czasy, kiedy on grał w Manchester United. To był zawodnik, a ten Manchester United. Przechodzimy dalej do tych kopert Red Envelope. I co ciekawe, to Tammy Abraham, to jest Tammy Abraham do trafienia, Master. Tammy Abraham to jest zawodnik, który grał u mnie. Ja tą kartę miałem... dobra, czekacie. Ja tą kartę miałem w FIFA 20 Mobile. To była moja karta z... eventu Marki Cars, czyli teraz mamy eventu to jest Depay. Zodiak. W Zodiakach mamy... No nie powiem... Całkiem ciekawe trafy to są do zgarnięcia. W sensie chodzi o to, że... najlepszą kartą na końcu to jest... Jest Lautaro Martinez. Który może pojeżdża nie ma najlepszego, aczkolwiek no... Ta karta jest w miarę grywalna, bym powiedział. Również Oscar. Oscar nie wygląda też źle. I Gaja. No nie, zobaczymy. Dalej mamy Alessandriniego. Alessandrini oceniony na 88, ale ten pace ma zajebisty. Znaczy 102 pace'a. I w ogóle co ciekawe, te wszystkie karty oprócz Martineza i Gaji. No to jest Liga Chińska, to jest Liga Włoska, czekajcie, no. Mamy dwie karty z włoskiej. Właśnie co to jest? O kurde, to jest Liga Austriacka chyba. Baku to jest...
z Wolfsburga, czyli niemiecka. No, może tych kart będziemy oddać, tylko Sokoty. Natomiast tutaj już nawet ciekawa Roger Guedes, to też jest liga chińska. Może tych kart za bardzo omawiać nie będziemy, bo jakiś Algierczyk, też jest liga francuska. No i Fabregas. Ten Fabregas słaby jest, w sensie nie polecam to robić. Nadal mam rozkminę, co ja aktualnie mam robić, bo mam te punkty jakieś, nie wiem, ile te punkty mam użyć. Mam The Lucky Shop. Czekajcie. Mamy tutaj ofertę za końce. A, czyli to o to chodzi. Aha, czyli te punkty zbieramy, żeby na jakiegoś zawodnika. Najlepszym zawodnikiem, który jest dostępny aktualnie, jest chyba Christopher Nkunku, ale raczej go nie mamy robić. Ja myślę, że tak dobijemy sobie do... Znaczy, najbardziej chciałbym dojść do tego Federico Chiesy. Ale, żeby jakiegoś mastera odebrać, to na ten ziemniak nie wygląda... Ziemniak jest słaby, bo nie ma tempa. Łukasz Fabiański nawet tutaj jest. Więc spoko. I Fabiański mógłby być nawet spoko bramkarzem. Raul Albiol jest tutaj taką kartą w miarę dobrą. Ten Thuram niby nie jest zły, ale ten David Neres. Davida Neresa może nawet bym zrobił, wiecie? Serio, Davida Neresa może nawet bym zrobił, Davida Neresa. Ale dobra. No to co, przejdźmy sobie do... Tutaj generalnie co to mamy? Tutaj nie możemy za bardzo nawet zmienić ścieżki. A ja nie pomyślałem i wziąłem ścieżkę trudną, a ja chciałem normalną. I nie wiem co można na świecie, bo to na przykład... Dobra, czyli to się refresh 39 godzin. Ile można sobie łączyć tych punktów zdobyć? Bo za tak tokeny. To mam już 100, to 200 już jest. 300. Tak, envelope. Więc... No to na tego Neresza będzie spokojnie można zrobić, na tego Neresza. No i ta karta nawet jest spoko, w sensie ten David Neres... ten David Neres nie wygląda źle, bo powiem... Golden OX Offer. Aha, czyli żeby odebrać tego... Roberto Carlosa trzeba odebrać to. Trzeba odebrać tego gościa, co się tu pojawi, trzeba odebrać go 3 razy. Ale ja szczerze nie będę tego odbierał, bo nie potrzebuję. Dobra, słuchajcie, przechodzimy sobie do meczyku chuj... Właśnie, próbował się chujta, dzisiaj nie będę tego meczy. Dlaczego tego wam wszystko prezentuję? Ten chulit wygląda... No, wymagają, no jak są kosmiczne wymagania następnego, na niego, bo ten chłop wygląda zajebiście, w sensie ten pace i w ogóle. Ale wymagania są troszeczkę 10 tysięcy godzin trzeba zsieć całkowicie. Legends player from season must mode. Czyli trzeba tam odebrać tego Runega. Trzeba wbić FIFA Master w Division Rivals. Wygrać 50 tournamentów ligowych, wbić 50 level. Wbić 25 overall składu, wydać 3 miliony xpeków i skończyć 3 chapter ery na chujta. Także wymagania na niego są... Ale zobaczmy sobie tego Ryda Chulita. Można wybrać go na pozycję jako napastnik. Zobaczmy sobie chujca, jak będę wyglądał chujc na SO. No, nie śmiejcie się, chujc jest piłkarzem wszechstronnym, on na każdej pozycji może grać. Nie śmiejcie się, że on dostał kartę na SO. No tak, w każdym razie na tego chujca będę walczył o tego chujca. Jeżeli chodzi o sytuację z tym moim Beckhamem, który zaraz bym tutaj był, tak, mamy Davida Beckhama. Muszę wygrać te wszystkie mecze. No i tego Beckhamowi wbić temu ten overall, nie?
Dobra, słuchajcie, na razie to tyle. Dzisiejszy dzień ma być krótki. Aha, właśnie, czy... A właśnie, chciałem pokazać paczki, jak są w sklepie. Właśnie mam pokazać paczki, gdzie mam pokazać paczki, jak są w sklepie. Dobra, osobiście zaraz sobie sam zagram mecz, będzie chuj. Dobra, każdy ma coś mówią. Tutaj mamy... Lunar, mamy Shadow Offered w Lunarze. Okej, okay, mamy tutaj 500 punktów Lunar, 5000. No właśnie, Rath Envelope 4,24. Właśnie, za te koperty, to kurde ciężko się zdobywa te koperty, dobra. W każdym razie no, także paczki mamy tutaj. Jakieś nowe paczki 4. Mamy jeszcze tutaj jakieś paczki z informami. Varan Morales, ale nie ma też ciekawych kart do trafienia, więc tutaj nie otwieram. Bo Phil Foden... No właśnie. Ja, od kiedy Phil Foden jest napastnikiem, nie wiem. Dobra. Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, no. Więc to by było na tyle. W tym odcinku... No, to co mogę będzie powiedzieć, także cześć, Narka. Widzimy się wkrótce.